witam wszystkie wagi w czytaniu na rok 2020. Na początek będzie tarot kabalistyczny, a później będę rozkładać wszystkie talie. Jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat tego rozkładu rocznego, bardzo proszę, posłuchajcie sobie mojego omówienia, które jest takie 15-minutowe na temat czytań na rok 2020. Jeśli nie macie ochoty, to będę na przyspieszeniu tutaj to pokazywać. No i tak powinniśmy tutaj szybko przeskoczyć przez ten etap, który trwa około 12 minut. No to dobrze, to zaczynajmy. Zobaczmy, co tutaj jest jako główna energia dla wagi na 2020. I mamy tutaj gwiazdę. Bardzo fajnie. Gwiazda to jest nadzieja, to jest bycie prowadzonym, to jest też takie uzdrowienie. Leje się ta woda, gwiazda nam prześwieca, miliony w ogóle gwiazd nad głową. No taki właściwie rok nadziejny. Zaraz ktoś zrobi komentarz, że nie ma takiego słowa nadziejne. No być może nie ma. W każdym razie jest dużo nadziei tutaj i mamy ścieżkę tej gwiazdy na drzewie życia między Jesod a Necach lub odwrotnie, czyli między siódemką a dziewiątką. Dziewiątka to jest właściwie taka podstawa, tak? Czyli takie budowanie sobie jakichś podstaw, takie stworzenie sobie swojego jakiegoś planu, czy poczucie, połączenie z intuicją, poczucie, gdzie, w jaką stronę chcę zmierzać. I dużo pomysłów, bo siódemka to jest taka ogromna ilość wizji, pomysłów. Artyści bardzo często tutaj właśnie mają taką ilość projektów, które albo realizują, albo nie. I żeby je zrealizować, to tutaj też potrzebna jest ósemka. Tutaj chod nadaje formę. Czyli mamy tutaj dużą ilość rzeczy do wyboru. Jednocześnie mamy dużo blasku takiego gwieździstego, czyli połączenia z wszechświatem, tak? Połączenia z taką mocą, której nie widać, która nas prowadzi. Gwiazda to jest dawanie nadziei na zwycięstwo, na sukces, na dobry moment, na przykład rozpoczęcia kariery. Również może to być kariera jakaś naukowa, bo gwiazda to jest powietrze. Mamy tutaj połączenie z wodnikiem, czyli myślenie, tak? Dużo myśli, ale intelekt też. Jeśli chodzi o związki, to zaufanie w związkach, to obdarzanie siebie zaufaniem. To jest też zaufanie do wszechświata, że tam, gdzie idziemy, to co robimy w 2020, to jest to, co powinniśmy właśnie robić. Tak jak wcześniej wspominałam, duży potencjał artystyczny, też poczucie piękna. Jednoznacznie, bardzo pozytywna karta. I tutaj jest litera hebrajska Tzadi, która symbolizuje taki haczyk. Może to być haczyk na rybę, na ryby, jeśli ktoś lubi łowić ryby. Ale to też jest takie narzędzie, które pozwala na przykład wyciągnąć tą rybę z wody. Więc może to jest też tak, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, jak się czujecie, gdzie się dobrze czujecie. Jeśli czujecie się w jakimś miejscu dobrze, to znaczy, że nikt nie wyciągnął Was tym haczykiem z żadnego miejsca, które jest Waszym miejscem. Bo jeśli nie czujecie się dobrze, to być może jesteście w niesprzyjającym jakimś środowisku, tak? Więc warto tutaj zwracać uwagę na swoje emocje, na to, jak płynie energia. Może to być inne towarzystwo, możecie się nagle znaleźć w jakimś miejscu, które niekoniecznie zaspokaja Wasze potrzeby duchowe na przykład, bo karta gwiazdy jest bardzo duchową kartą, więc tutaj przede wszystkim mówimy o duchowości. No dobrze, nie będę się tutaj rozwodzić jeszcze dłużej. Zobaczymy, co leży na stole, zobaczymy, jakie oprócz tego są energie. Zobaczmy najpierw, czego mieliście szansę się nauczyć w 2019 roku. I tutaj mamy siódemkę kielichów, więc bardzo fajnie koresponduje to z tą gwiazdą, ponieważ siódemki są w Necach, tak jak mówiłam. I tutaj są takie wizje właśnie, ktoś tutaj, ta para ma wizję, ma tutaj
wyobraźni takie miejsce, taki zamek zbudowany na jakiejś skale wysoko pod drzewem, w jakimś oddaleniu, być może jakaś wysepka. I tu jest do wyboru, bo tam jeszcze z tyłu jest jakiś inny zamek i tu jeszcze jest jeden zamek, więc tu mieliście szansę wybrać z pomiędzy wielu opcji jedną, którą byście chcieli realizować, czyli być może projekt, albo może osobę. Dla niektórych może było więcej kandydatów, było zauroczenie na przykład dwoma osobami i nie wiedzieliście, co wybrać, bo to też nadmiar czasami szkodzi, tak? I może to być trudne, żeby wybrać właściwą osobę, jeśli czujecie na przykład chemię, a z drugiej strony czujecie, że tutaj się dobrze Wam jest razem, więc no, mogą być takie sytuacje. To jeżeli chodzi o związki. Natomiast lekcja do przerobienia to była taka, żeby nauczyć się wybierać. Wybrać coś spośród 7 opcji na przykład. I ciekawe, czy sobie z tym poradziliście. To też może była szansa na uruchomienie swojej wyobraźni i posiadanie w ogóle jakichś kilku wizji, z których można wybrać, tak? Bo czasem jest tak, że właściwie stoimy i nie wiemy, co robić. A tutaj właśnie na cech to jest zwycięstwo, czyli to jest ten wybór, którego dokonacie, być może już dokonaliście w 2019. No i będziecie teraz ćwiczyć tutaj budowanie tego czegoś. Czyli czy to będzie związek, czy to będzie jakiś dom, czy to będzie budowanie sobie kariery gdzieś w nowej pracy, czy w starej pracy, różnie, po prostu, zobaczymy. Teraz przyjrzyjmy się temu, co będzie za Wami szło. Będzie z roku 2019 przesuwać się i będzie Wam towarzyszyć w roku 2020. I mamy tutaj Słońce, piękne, jasne, pozytywne, bardzo pozytywna karta w tarocie, wraz z gwiazdą jest to bardzo dobra energia. To jest potencjał na sukces, to jest za każdym razem jasność umysłu, kiedy macie podjąć jakąś decyzję. To jest widzenie różnych spraw czy ludzi w taki sposób, że wiecie od razu, czy to, co robicie, to jest dobre, czy spotykacie się z ludźmi, którzy Was prowadzą do sukcesu. Być może może to też być połączenie z ojcem, taka ojcowska opieka, taka energia ojcowskiej opieki, bo przecież Słońce jest związane właśnie z ojcem naszym, możemy nazywać Bóg Słońce, nasz ojciec, a Bóg Księżyc, nasza matka, czyli bogini. Księżyc, która króluje nocą i nie wszystko jest takie jasne i oczywiste. Więc tutaj też mamy do czynienia z radością, z obfitością i z energią, która będzie oświecała cały ten rok. Więc jak najbardziej macie szansę tutaj mieć ze sobą duży sukces. To może być Wasz rok. To może być rok, w którym będziecie realizować to, co sobie zaplanowaliście, czy właśnie tą wizję z tych 7 kielichów, tą rzecz jedną, którą wybierzecie. Może to być też ktoś, kto będzie Wam towarzyszył jako partner albo jako doradca w życiu, jakiś autorytet albo idol, wzór, który możecie naśladować. Więc jak najbardziej. W związkach stabilność i wszystko powinno dobrze działać. Generalnie sukces. Nie ma na co narzekać. Zobaczmy, co tutaj mamy w pozycji, co zostawić za sobą. No i mamy tu kartę 6 buław, która mówi o zwycięstwie. Ale to może być takie krótkotrwałe zwycięstwo. To może być też połączenie z takim byciem, chęcią bycia rozpoznawanym, bo sukces właściwie można rozumieć dwojako. Możecie wyczuć w sobie, że osiągnęliście sukces, że zrobiliście to, to i tamto. Dla Was szczególne, coś, czego wcześniej nie udało Wam się zrobić, jakieś osiągnięcie, nie wiem, czy zmieniliście pracę. Może to być takie bardzo nierozpoznawalne przez innych, tak? Tak jak mówimy tutaj o Słońcu, może nie wszyscy będą zauważać, że akurat jesteście w innym miejscu, czy zmieniliście pracę i czujecie ogromną satysfakcję z tej pracy.
Natomiast ta karta sześciu buław mówi o chęci bycia zauważonym, oklaskiwanym, takim VIP-em właściwie i celebrytą, więc być może chodzi tu o to, żeby nie zabierać takiej energii celebryckiej ze sobą i właściwie osiągać sukces i mieć satysfakcję, dawać się prowadzić i być prowadzonym, natomiast niekoniecznie ogłaszać zaraz całemu światu i tak dążyć do tego, żeby błyszczeć na scenie. Może warto to błyszczenie zostawić ze sobą, tak tu przynajmniej karty Tarota mówią, żeby te laury, zwycięstwa, żeby być może jeszcze poczekać. To może przyjść samo z siebie, tak? Tym bardziej, że jeśli wewnętrznie odczuwacie satysfakcję z tego, co się dzieje, że jesteście w dobrym miejscu, że to jest wasz rok, że czujecie, że wszystko płynie i z lekkością potraficie pozałatwiać sprawy, czy w urzędach, czy w szkole, czy z dziećmi, czy na uczelni, czy no obojętnie gdzie. To znaczy, że nie musicie od razu być na piedestale i dać się tak podziwiać i być takim oklaskiwanym, tak? Być może właśnie ta energia powinna tutaj zostać w tyle. A zobaczmy też jeszcze, jakie są wyzwania w roku 2020, jakie możecie mieć wyzwania. I tutaj mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów to jest akcja, podjęcie jakiejś akcji, to jest często oferta, jakiś podarowanie jakiegoś uczucia, czy wejście w jakiś romans. I tutaj może to być wyzwaniem, żeby ofiarować swoje uczucia, albo podjąć jakąś tutaj akcję. Być może nie jesteście aż tak romantyczni, być może będziecie skupieni na tym, żeby osiągać sukces w innej dziedzinie, niekoniecznie w uczuciach, więc być może nie będziecie się angażować nadmiernie, czy w ogóle w związki, bo może to nie jest ten czas, może właśnie rok 2020 to jest czas, żeby skupić się na karierze, na rozwoju, na duchowości być może. Być może właśnie to nie jest czas na to, żeby wchodzić w romanse, związki, ponieważ to też zajmuje czas, tak? A jeśli wy macie na przykład ochotę skończyć studia, czy jeszcze podnieść swoje kwalifikacje w inny sposób, to właściwie spędzacie ten czas na nauce i na dokształcaniu się. I nie zawsze mamy też potrzebę, żeby wchodzić w jakieś romanse, czy chcieć ofiarować swoje serce, skoro być może już jesteście w związku i czujecie się w tym związku fantastycznie. Więc tutaj może to być wyzwanie, żeby jednocześnie rozwijać się, dążyć do sukcesu i wchodzić w jakieś relacje. Możecie akurat też trafiać na osoby, które mogą chcieć ofiarować wam czy uczucie, czy romans i może będziecie mieli problem, żeby odmówić. No, może być różnie. Czytanie jest ogólne, pamiętajcie, więc mogą być różne scenariusze. Zobaczmy, co dalej, bo może to się będzie bardziej układało w jedną całość. Tutaj mamy możliwości, okazje i potencjał. I tutaj od razu mamy powtórzenie: sukces, wzrost, bardzo wzrost materialny też. Skoro słońce, to i sukces. 10 monet to jest bardzo, bardzo dobra karta w tarocie. To jest osiągnięcie stabilizacji finansowej. To jest spełnienie w pracy, być może, która przynosi wam jednocześnie dochody, ale też zaspokaja wasze potrzeby. To może być też odziedziczenie jakiegoś majątku, albo to może być radość z mieszkania wspólnego ze swoją rodziną w jakimś dobrym miejscu, pięknym miejscu. Czyli wszystkie wasze potrzeby mogą być zaspokojone. Taki przynajmniej macie potencjał. Albo możecie mieć bardzo dobre okazje na zarobienie pieniędzy, ponieważ to jest manifestacja, to jest na drzewie życia w Malkut, więc może wam się spełnić. Mogą wam się spełnić marzenia. Może to właśnie projekt, który macie na myśli, który wybraliście być może właśnie w roku 2019, nabierze kształtów, nabierze pędu i będziecie na drodze do sukcesu właśnie i do wzbogacenia się też finansowego. No nie musi to też być finansowe, bo może to będzie bardzo dobre zdrowie, może to też być takie spełnienie w związkach, gdzie jesteście wszyscy razem, wszyscy są zdrowi, szczęśliwi i się cieszą. Bardzo ładne czytanie. Zobaczmy, co dalej się dzieje.
Co rozwijać w 2020 roku? Rozwijać umiarkowanie. To też mi tu ładnie współgra z tą kartą sześciu buław, którą mamy tutaj, czego nie zabierać. Czyli umiarkowanie w jedzeniu i piciu, umiarkowanie w wydawaniu pieniędzy, umiarkowanie w zarabianiu być może. No śmieję się, ale tutaj chodzi o też jakieś uzdrowienie. Uzdrowienie, przejście do takiego uspokojenia. To jest też połączenie tutaj, połączenie z Ziemią i połączenie z Wszechświatem. I to będzie prowadzonym, tak jak ta gwiazda tutaj nam pokazuje. To jest to prowadzenie na ścieżce życia. I zrobienie tego projektu, który pozwoli połączyć być może przeciwstawne jakieś składniki, być może jakiś nowatorski projekt, coś nowego, czego do tej pory nikt nie robił. Macie szansę być może wprowadzić jakieś innowacje w jakimś systemie, może w pracy, tam gdzie pracujecie, co pozwoli też usprawnić może funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa czy tej firmy, w której jesteście. To są wielkie arkana i tutaj mamy sporo tych wielkich arkan, więc wygląda na to, że duży rok, ale bardzo też pozytywny rok przed Wami. Bo jesteście znakiem powietrznym i macie tutaj kartę strzelca, więc macie tutaj taki ogień. Jest też woda. Macie monety, czyli ziemia i są też kielichy, więc wygląda na rok bardzo taki ustabilizowany i unormowany. To jest zarówno stabilizacja emocjonalna, jak i zawodowa. Właśnie ktoś, kto nie rozrzuca pieniędzy na byle co, tylko po prostu ma jakiś cel i podąża w tę stronę. To jest też planowanie, racjonalne myślenie i kierowanie się intuicją w podejmowaniu decyzji, czyli intuicja to prowadzenie przez tą gwiazdę. To też jest rozwaga. To jest też bycie prowadzonym w życiu. No dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. Jest to pozycja, co zrobić dla siebie. Mamy tu osiem mieczy, czyli trzeba uwolnić się z jakiejś pułapki umysłu, bo Wy jesteście znakiem powietrznym, tak jak mówiłam wcześniej, czyli intelekt, dużo może w głowie siedzicie, macie różne pomysły, ale potem może też odnajdujecie się w jakimś takim zapętleniu, że nagle może nie jesteście połączeni ze swoim ciałem, tylko bardzo jesteście w głowie. Zobaczcie, tutaj ta kobieta jest na karcie tak jakby ograniczona tymi mieczami, tak jakby zamknięte, zasłonięte oczy nie mogły zobaczyć, czy ona ma to ciało, czy tego ciała nie ma, więc dla siebie trzeba by zrobić jakąś formę ćwiczeń fizycznych, poruszyć się, pobiegać, przede wszystkim poczuć tą ziemię, że mamy ją pod stopami. Wyjść też z tego umysłu, żeby utrzymywać równowagę. Więc jak najbardziej zróbcie to dla siebie, zdejmijcie tą opaskę, idźcie na jogę, idźcie pojeździć rowerem, być może teraz nie, no bo zima, ale można porobić inne rzeczy, można iść na siłownię, można potańczyć. Nadchodzi karnawał, będzie mnóstwo okazji do tego, żeby się cieszyć, tańczyć i śmiać. Przynajmniej to możecie dla siebie zrobić, bo dlaczego nie? Na co trzeba zwracać uwagę w roku 2020? Na nowe pomysły. Bo mamy pazia mieczy. Paź mieczy to jest też prawda. Czyli zwracajcie uwagę, co jest dla Was prawdziwe. Na nowe pomysły, nowe myśli. Jakieś takie przebłyski informacji. Być może zwracajcie uwagę też na to, co mówią dzieci dookoła. Bo dzieci mają ogromną ekspresję twórczą. Dużo pomysłów. Bardzo często opowiadają o tych pomysłach. Warto zwrócić na to uwagę. Dodajcie sobie też kolorów, bo możemy na przykład posiedzieć, porysować z synem, z córką, czy z dziećmi sąsiadki. W ogóle z dziećmi. Otaczajcie się dziećmi. Rozwijajcie swoją wyobraźnię. I te pomysły, które do Was przychodzą, na przykład właśnie w obcowaniu z dziećmi,
warto sobie zapisywać albo zwracać na nie uwagę, bo mogą one Wam dodać informacji do projektu, który już robicie, albo może ten projekt się właśnie narodzi z takiego spotkania z dzieckiem czy z młodym człowiekiem, który jest pełny życia, pomysłów, takiego nowatorskiej myśli. Czasami właśnie poprzez to, jak dzieci zadają pytania nam na temat takich oczywistych spraw, one dziwią się rzeczami, które dla nas są oczywiste i stąd można wyciągnąć nieraz fajne wnioski i rzeczywiście usprawnić coś. Skoro tutaj mamy takie prowadzenie dla Was, to warto za tym iść i warto te dziecięce pomysły być może wprowadzić w życie, zrealizować lub wspólnie z dzieckiem zrobić coś razem. Jakąś może akcję charytatywną, czy wspomóc innych. To jest też fajna sprawa i niesienie pomocy. Jak sobie można poradzić w 2020? No z miłością. Trzeba do wszystkiego podejść z miłością. Dostaliście tutaj kartę Asa Kielichów i tak jak mamy tutaj Pazia, mieczy i tu popatrzymy sobie na drzewo życia, to mamy tutaj Malkut jest Paź, a w Keter jest ten As, więc dostaniecie i dostajecie takie różne informacje, będziecie dostawać myśli, tylko trzeba dużo włączyć czucia. Mniej myślenia, więcej czucia, ale nie trzeba pozbawiać się tego myślenia oczywiście, bo dzieci bardzo są połączone, ciało, dusza i umysł i stąd biorą się świetne pomysły, bo wtedy jest taka harmonia i tutaj mamy tą harmonię właśnie w tej karcie umiarkowania. Mamy też gwiazdę, która prowadzi, więc macie jak najbardziej szansę na rozwój, na założenie nowej rodziny być może. Możecie sobie poradzić poprzez to, że będziecie sympatią, z miłością patrzeć na innych, że będziecie dostrzegać dobre strony w ludziach, tak? Że będziecie siebie kochać. I ta miłość właściwie będzie wtedy płynąć tak bez żadnych przeszkód i będziecie mogli się nią dzielić, bo miłość jest najsilniejszym uczuciem. Taka miłość bezwarunkowa, nie taka, że ty mi dasz to, a ja cię będę kochał. No taka to nie. Ale taka właśnie, że cieszę się, że Cię widzę, zadzwonić można do przyjaciela, zadzwonić można do kogoś, kogo się dawno nie widziało, do ciotki, do wujka. Po prostu dzielić się radością życia z innymi. To Wam może pomóc w tym roku 2020 w realizacji Waszego projektu. To właśnie pozwoli Wam osiągnąć sukces i być prowadzonym. Bardzo dobre czytanie, muszę powiedzieć, dla wagi. No, super. Dobrze, zobaczmy teraz, co mamy tutaj w pracy, co się nam pokazało. I w pracy mamy Księżyc wraz z Asem Kielichów, więc mamy tutaj do towarzystwa bogini księżycową, tak jak Boga mamy Słońce. Więc w pracy może być jakaś sytuacja niejasna, nie do końca czytelna, ponieważ może się zaczynać coś nowego, macie jakiś cel tutaj do osiągnięcia, macie tutaj rozwiać jakieś wątpliwości w pracy, dojść do odkrycia, które pozwoli Wam rozpocząć jakiś nowy etap w karierze, bo tutaj ten księżyc czasami właśnie mówi o takim zaciemnieniu, o braku wizji, ale tutaj mam wrażenie, że celem Waszym jest, żeby właśnie odsłonić pewne elementy, które albo schowane jakieś rzeczy, które są przed Wami w pracy, odkrycie jakichś sekretów i w ten sposób może rozwijanie się dalej, czy odkrycie, że jesteście w czymś dobrze. Jeśli chodzi o artystyczne przekazy, bo tutaj mieliśmy do wyboru tutaj w tej karcie siedmiu kielichów, mieliśmy do wyboru jakiś kielich, jakąś wizję. I tego mieliście się uczyć, ćwiczyć, czy praktykować w 2019. I teraz to jest właśnie wybór tej wizji artystycznej i wybranie jednej z tych wizji i podążanie za tą wizją. I Waszym celem jest napełnić tą swoją właśnie pracę jakąś miłością, która przychodzi do Was, bo macie powtórzony jeszcze raz kielich, jeszcze raz mamy Asa Kielichów, czyli jesteście tutaj napełnieni jakby wielkim uczuciem.
Tu też może istnieć sytuacja taka, że w pracy ktoś będzie Wam oferował romans i będzie chciał rozpocząć jakąś relację. Tu nie wszystko będzie być może jasne tak do końca w tej relacji i w ogóle w tym romansie. Dla tych, którzy są może w pojedynkę, są singlami, to jeszcze jest ok. Natomiast z tego może się urodzić jakiś fajny związek, ale Waszym celem jest odkrycie tej tajemnicy, czy tego, tej intuicji, która Was będzie prowadzić. Czy warto w pracy zaczynać jakiś romans, czy warto rozpoczynać, jeżeli jesteście już w związku, to może niekoniecznie być właściwe, więc Waszym celem jest tutaj połączyć się z tą intuicją i zobaczyć, co jest dla Was ważne w pracy, tak? Kierować się też miłością do ludzi, z którymi pracujecie, żeby nie mieć jakichś niejasnych sytuacji, takich właśnie, że ktoś tam będzie może plotkował, że kogoś bardziej lubicie niż wypada. Na innych może się okazać, że pomimo tego, że nie spodziewaliście się otrzymać nowej pracy albo dostać awansu, może się okazać, że nagle właśnie wszystko popłynie, dostaniecie awans, bo pomoże Wam tutaj taki dar, który dostaniecie. Jakaś osoba będzie być może świetnym przyjacielem, współpracownikiem, być może Wasz szef będzie właśnie osobą, z którą można porozmawiać i czuć się bardzo dobrze, swobodnie, nie trzeba od razu czuć tej sztywności takiej pomiędzy pracownikiem a szefem. Jeśli będziecie sami pracować, to może będzie Wam miło i dobrze tworzyć nocą. Jeśli ktoś jest artystą, czy pisze, czy rysuje, maluje i tak dalej, kreatywnie chce coś robić, to pewnie w nocy będzie to dla niego najlepszy czas, żeby tworzyć. No dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o miłość. W miłości mamy pustelnika. No i czwórkę. Celem tutaj Waszym jest takie mądre podejście do związków. Takie skierowanie najpierw swojej uwagi do wnętrza, do tego, co czujecie. Tutaj mamy kartę Panny, bo to jest karta Panny, właśnie pustelnik. I to jest ziemski znak, który mówi o takiej potrzebie wyciszenia się, oddalenia, przeanalizowania, czy jestem gotowy, czy gotowa na nowy związek, czy chcę w ogóle wchodzić w jakiś związek, bo tak jak wcześniej mówiłam, mamy tutaj w tym wyzwaniu jakąś ofertę miłości albo jakąś taką słabość, jeśli chodzi o tego rycerza. Bo może się pokazać w Waszym życiu ktoś, kto nie do końca będzie chciał z Wami wchodzić w taki dłuższy związek. On może chcieć poromansować, ale niekoniecznie chcieć dalej na przykład robić tutaj zaręczyny czy świętować z Wami. W każdym razie potrzebujecie tego odosobnienia, tego zagłębienia się w siebie po to, żeby odkryć, czy rzeczywiście chce wchodzić w taki związek i czy chce świętować, bo pomóc Wam może właśnie upewnienie się na początek, czy w ogóle chce. Inaczej można to też zinterpretować, że celem Waszym jest wyjście z ukrycia, że celem Waszym jest opuszczenie tej samotni w 2020 roku. Jeśli jesteście singlami, to dobrze by było pójść na jakieś party, na jakieś zabawy, na tańce, na spotkania rodzinne, być może na jakiś ślub czy zaręczyny, bo tam może się okazać, że znajdziecie kogoś, z kim będziecie mogli mieć związek. A być może chodzi o to, żebyście przyjmowali zaproszenia od swoich znajomych po to, żeby właśnie w związkach coś się u Was zaczęło dziać, żebyście mieli podstawy do tego, żeby coś zacząć budować i poznawać ludzi po prostu, bo no, dla singli, jeżeli nie wychodzicie i cały czas tutaj na przykład macie kłopot przyjąć jakąś ofertę, no to skąd tutaj zdobyć takiego narzeczonego czy narzeczoną? Trzeba wychodzić do ludzi, nie siedzieć samemu, tylko cieszyć się z innymi, świętować, bawić się, pozwolić sobie na to. Dla osób, które mają rodzinę, które już mają związki,
to być może jest samotność w związku. Być może warto tutaj ze swoim partnerem porozmawiać szczerze albo znaleźć więcej czasu dla niego, żeby wspólnie można było właśnie poświętować, żeby teraz przynajmniej idą święta, żeby można było razem wspólnie spędzić czas, żeby te szczegóły życia, to zabieganie o wszystko, żeby było jedzenie i picie i żeby było posprzątane, nie zabierało aż tyle czasu, że potem właściwie jak siadamy do stołu, to wszyscy są zmęczeni i czasem trudno się rozmawia, tak? Więc dobrze to by było odkryć się trochę, wyjść do ludzi, porozmawiać z nimi, tak? Czyli z partnerem czy z rodziną, bo może tu chodzi też o rodzinę. Tak może tutaj w tych związkach u Was wyglądać. Zobaczmy, co się dzieje tutaj, jeśli chodzi o finanse. O, wow! Tutaj mamy głupca. Też wielkie arkana, więc macie trochę tych wielkich arkan. Praktycznie tutaj w każdej pozycji na po prawej stronie. No i mamy tego głupca, który wyrusza w nową drogę, tak? Czyli wyrusza do sukcesu. Chce wyjść, chce iść po pieniądze, po finanse, po dobrobyt. Właściwie to jest też początek jakiegoś okresu, w którym może nie od razu będziecie odczuwać jakieś ogromne ilości takiego zadośćuczynienia finansowego, ponieważ na początku drogi, kiedy wyruszamy w podróż, a głupiec zawsze wyrusza w podróż, potem spotyka maga i potem spotyka arcykapłankę, tak samo my, idąc w podróż, nie wiemy, kogo spotkamy na swojej drodze i te finanse na początku mogą być raz lepsze, raz gorsze, ale na pewno nie będzie źle, ponieważ wy tutaj macie kartę Słońca, macie tutaj wskazanie, że 10 monet Wam się pokazało, więc tutaj nie wygląda mi to na niedostatek finansowy. Jeszcze dociągnę karty, żeby tutaj do końca się temu przyjrzeć. Na pewno może Wam na początku towarzyszyć niejaki chaos w tym, co zaczniecie, bo zwykle jak się coś zaczyna, to nie jest czasem takie ustabilizowane, więc dlatego poszukujecie tutaj równowagi, macie kartę umiarkowania. No i obok jak osiągnąć cel. I tu mamy siódemkę buław, która mówi o tym, żeby się, broń Boże, nie poddawać i nie mówić, nie podążać za jakąś poradą i doradą innych ludzi, że sobie może nie poradzisz albo po co to zaczynasz robić. Trzeba tutaj obstawać przy swoim. Jeśli chcecie naprawdę zacząć coś nowego, to zróbcie to, bo jest dobry okres na to w 2020. I jeśli czujecie, że to jest, rezonuje z Wami to czytanie, to warto to zacząć i rzeczywiście wtedy podążać za swoją wizją. Tak jak ktoś ostatnio oglądała Masterchefa i tam Magda gotowała i druga Magda Gessler przyszła jej doradzić i Magda gotująca stwierdziła, że ona jednak podąży za tym, co ona chce zrobić, za oryginalnym swoim planem. Tak samo Wy zróbcie. I wtedy ona osiągnęła sukces, tak samo Wy osiągniecie sukces. To jest jeden z takich przykładów z życia codziennego. Nie dać się zbić z pantałyku, tak? Po prostu zaczynam coś nowego, wyruszam moją nową drogę i może być w finansach różnie, ale ja chcę iść, bo tutaj gdzieś w tym, co mówi o okazji, w tej pozycji, czekają na mnie profity, tak? Czy to będzie sukces wymierny, czy moja satysfakcja, czy też wymierny sukces finansowy, więc warto trwać przy swoim i nie dać się zwieść. Także nie poddawajcie się. Zobaczymy teraz jeszcze kilka kart, bo chciałam coś sprawdzić i zobaczyć. Tutaj chciałam zobaczyć tam tego rycerza kielichów. Zobaczymy. Poprosimy o prowadzenie. Dla najwyższego dobra wszystkich wag, które tego czytania słuchają.
zobaczmy tego rycerza, bo on mnie tutaj intrygował. No tutaj ta wasza słabość, czy może wyzwanie, to będzie może wyzwanie, które będzie dotyczyło jakiegoś sponsora, kogoś, kto może was wesprzeć finansowo, ale nie wiadomo, co będzie chciał w zamian, tak? Więc tutaj trzeba uważać, zwracać uwagę, jeśli ktoś będzie chciał was wspierać, ale będzie miał jakieś takie ukryte intencje, to warto poczuć to, czy przyjrzeć się temu, zobaczyć, rozważyć. Więc czy romans, czy jakaś pomoc, czy sponsor i tak dalej, no to trzeba się tutaj poprzyglądać, bo trzeba poznać prawdę. Jaka jest tutaj prawda, tak? Trzymajcie się tej prawdy na ten temat. Zobaczmy, co tutaj mówi nam Księżyc. Księżyc Więc tak, informacja jest, że Księżyc jest tutaj, jest jakaś możliwość wyjazdu. Być może, może to być wyjazd służbowy, może być to jakaś podróż związana z pracą. Nie do końca to tutaj będzie dobrze, żeby wyjechać. Może to być duża rzecz, ten wyjazd, ale coś tutaj nie jest do końca jasne. Jeśli byście mieli ofertę wyjazdu, to trzeba się zastanowić, trzeba podumać, sprawdzić wszystkie fakty, bo tutaj czegoś nie widać. Trzeba by przeczytać wszystkie umowy z tym związane, czy chcecie, jeśli chcecie wyjechać za pracą gdzieś za granicę, to też warto to posprawdzać, bo tutaj trzeba być czujnym. Dlatego, że ktoś tu, celem waszym jest odnaleźć prawdę, odnaleźć się, bo coś tutaj pokazuje, że oczywiście ten kielich, tak, możecie dostać, możecie sobie pomóc otwartym sercem, ale możecie tutaj być narażeni na jakieś zakończenie szybkie całej tej sytuacji w pracy. Więc warto tutaj być czujnym, bo mówię, karta, jeśli się pokazuje karta Księżyca, to właściwie tak nie do końca jest wszystko jasne. Trzeba tu sprawdzić też nie tylko same uczucia, bo kielichy i Księżyc to jest woda, i tu tak płynie, i to są same takie uczucia i kierowanie się właśnie sercem, taką spontaniczną, może jakąś potrzebą dawania czy dzielenia się właśnie sobą i swoim czasem, ale zaraz na to przyszło wyjaśnienie i wasz żywioł i przyszły tutaj miecze. Jest 6 mieczy i 10 mieczy, tak? Więc no może się to wiązać z wyjazdem, który nie do końca będzie jasny i wiadomy i może się to potem szybko jakoś skończyć. No, możecie dużo myśleć na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o teraz karty, które mamy w relacjach, to na pustelnikach przyszło 7 kielichów, czyli znowu właśnie wybór. Macie do wyboru, czy siedzieć w domu samotnie, czy może właśnie iść się bawić i poznać sobie kogoś i po prostu nawet nie chodzi tylko o singli. Może też poznać jakąś grupę przyjaciół i wtedy wasze życie się zmieni. Wieża niekoniecznie oznacza katastrofę. Może to być nagła zmiana i może nagle się okazać, że z takiej pieczary samotności wyruszycie do świata i będziecie się czuli bardzo dobrze, tak? Ponieważ znajdziecie przyjaciół, wybierzecie coś i być może wraz z nimi będziecie po świecie podróżować. Więc tutaj jak najbardziej może być to dobry czas w relacjach. Tylko trzeba podjąć decyzję, tak? Wybrać coś z tych kielichów. Czy siedzenie w domu i skupienie się na czytaniu, na nauce, czy wyjście i poznanie kogoś, może właśnie nowego przyjaciela albo nowego partnera, jeśli ktoś jeszcze nie ma. Natomiast jeśli chodzi tutaj o finanse, to jak najbardziej tutaj potwierdza się taka prognoza, że właściwie w finansach bardzo dobrze, ponieważ tutaj mamy asa kielichów, czyli macie kolejnego asa kielichów. W tej chwili to już są 4, bo tutaj mamy jeden, tam mamy drugi, tu mamy trzeci. No, dobra, 3 mamy.
się rozgalopowałam. W każdym razie jest as kielichów i jest głupiec, czyli jak najbardziej z miłością możecie wyruszyć. Waszym celem będzie rozwijać się, zdobywać finanse, ośmielić się, podjąć ryzyko, bo karta głupca to jest też podjęcie ryzyka, tak? Bez ryzyka właściwie się nic nie dzieje. Wszystko może być ryzykiem. Wyjście z domu jest ryzykiem, życie jest ryzykiem. I tutaj macie sięgnąć po swoją moc, jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, o kartę siedmiu buław, czyli stójcie twardo przy swoim zdaniu. Jeśli macie jakiś projekt, jakąś wizję, jaką chęć zarobienia czy inwestycji i czujecie, że to będzie to dobre i osiągniecie dzięki temu sukces finansowy, to jak najbardziej można stać przy swoim i oprzeć się tej jakby naporowi innych zdań waszej rodziny czy w pracy, jeśli będziecie mówić o swoich planach, więc tutaj taka sytuacja. Zobaczmy, co tutaj, jeśli chodzi o numerologię. Mamy dziewiątkę. Karta bardzo zielona i jest taki trójkąt tutaj. I w tym trójkącie jest kolejny trójkąt, prawie jak plan duszy. I jeszcze maleńki, to już jest poza planem duszy. Ale mamy tych trójkątów trzy, tak? I to jest taka powtarzalność, takie budowanie od najmniejszego do największego i wybudowanie sobie czegoś dużego, jakiś podstaw, tak? To jest takie namnażanie. Zobaczę, co jeszcze mówi autorka na ten temat. Ten kolor jest turkusowy. No i tutaj autorka pisze o tym, że tutaj trzeba było podjąć decyzję właśnie. To tak jak mieliście na początku tą kartę siedmiu kielichów. Podjęcie decyzji o tym, co chcecie, jak mieliście ćwiczyć, jaką lekcję, co mieliście wybrać, tak? To tutaj też jest wybranie pozycji. Który trójkąt gdzie ma się znaleźć? Bo można umieścić je w różnych miejscach, te trójkąty. Więc cały czas tu chodzi o to wybranie spośród wielu opcji, tak? Tą jedną, którą chcecie się zająć. Być może macie dużo myśli na ten temat. Być może chcielibyście realizować kilka z tych planów, ale jeśli mamy do dyspozycji trzy trójkąty i trzeba je umieścić, to trzeba to zrobić tak, żeby one później działały, tak? Żeby dawały satysfakcję. I dziewiątka też jako cyfra mówi o takiej równowadze i niepodległości, czyli takiej wolności właściwie tworzenia, nawet w zespole, i współpraca dobra. Więc mamy tutaj dobrą kartę, która wygląda, że przynosi wam swego rodzaju pomnażanie. Zobaczmy, co Tao mówi. Tao natomiast mówi o jakiejś niespodziewanej przeszkodzie, o jakiejś problemie i poczuciu beznadziei i takim poczuciu braku odwagi do zrobienia tego, co chcielibyście ewentualnie zrobić, bo oczywiście można mieć plany i można ćwiczyć jakiś wybór, tak? Bo w 2019 mieliście tutaj ćwiczyć, tak? Praktykować wybór z siedmiu kielichów, która rzecz jest dla mnie. I w końcu tutaj jest ten rycerz kielichów. To może być właśnie, że wybrałem na przykład ten kielich i chcę z nim dalej iść i czuję taką potrzebę, może nie potrzebę, tylko czuję taką beznadzieję trochę, że nie wiem właściwie, co robić, bo tak dużo jest tej wody, a wy jesteście znakiem powietrznym, więc dużo jesteście w umyśle, a tutaj nagle pokazuje się wam tak dużo kielichów, bo jednak tych kielichów się sporo pokazało. Więc może to być dla was takie poczucie takiego niepokoju, a może też chęć wycofania lub schowania się, bo czujecie, że może to nie jest dla was, albo że za dużo tutaj trzeba będzie pracować. Więc wszystko zależy od was, czy wybieracie to poczucie i czy po prostu używając tej energii słońca i mając na uwagę, że waszą kartą roku jest gwiazda, będziecie odważni po prostu szli przed siebie. Ale trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje. Ponieważ tu w tej pracy, jak widzę, że jest księżyc, to ja bym jednak się przyglądała różnym rzeczom, bo później jeszcze przyszły te 10 mieczy, także w pracy zwracajcie uwagę, z kim rozmawiacie, o czym, jakie propozycje są, co chcecie przyjąć, a czego nie.
No i cóż, tak zobaczymy, co następna karta nam powie. A ta karta mówi, że mleko i miód, więc tak jakbyście mieli trafić do krainy mlekiem i miodem płynącej, tak? Gdzie słonik się kąpie w takiej misce pięknej, w której ma po prostu wszystko, czego chce. Jest, cieszy się, trąba do góry i nawet tęcza jest, która przyświeca temu wszystkiemu. Więc wygląda na to, że jest to dobry czas, bardzo dobry czas, ale wiadomo, tutaj może to być problem wasz umysł, tak jak mówiłam. I ta karta Tao mówi o tutaj, żebyście dla siebie coś zrobili, żebyście się pozbyli tego siedzenia w umyśle, bo to może wam bardzo przeszkadzać, tak? No, definitywnie siedzenie w umyśle może przeszkadzać, natomiast bycie połączonym z ziemią i z niebem, ćwiczenia, inspiracje, to wszystko może wam pomóc. A na koniec mamy jeszcze kartę tkaczy i macie chyba drugi znak, chyba Byk miał też taką kartę, już teraz nie pamiętam. Jest tu niedźwiedź i to jest taki marzyciel takich pierwotnych historii, który żył, bo to jest stara historia i to są sprzed wieków takie opowieści, żył na rzosowisku i tam można było znajdywać kamienie. Zresztą teraz też, jak pójdziemy na rzosowisko czy gdziekolwiek na pole, też są kamienie. Kamienie, które mają różne kształty, różne nawet twarze, tak jak tutaj on niesie. To jest ona w sumie, to jest kobieta. Nie wiem, czy to widać tutaj w kamerze. W każdym razie jest to osoba mocno stojąca na ziemi, tak? Więc chodzi o to, żebyście wy się uziemnili i jeszcze do tego, żebyście sobie poszukali czegoś, jakiegoś talizmanu. Być może zajęli się, czy kupili sobie kryształy, jakieś ozdobne kamienie, które będziecie może albo mieć przy sobie, albo będziecie nosić w kieszeni jeden mały, który pozwoli wam pamiętać o tym, żeby się uziemniać, żeby nie siedzieć w umyśle, żebyście mogli realizować wasze plany, ale mocno stojąc stopami na ziemi, tak jak tutaj mocno stoi właśnie ten tkacz, który jest związany z ziemią. Jeszcze zerknę do książeczki, bo tu historie są długie. Jest to karta numer 18. I tutaj autorka mówi, że ona niesie, ta kobieta, kamiennych ludzi. I że znajduje te kamienie właśnie na wrzosowisku. Ona też produkuje lekarstwo niedźwiedzie, takie, które daje innym, żeby skosztowali. I to lekarstwo ma działanie uzdrawiające. To jest tak jak karta gwiazda, która ma działanie uzdrawiające i tak samo umiarkowanie. Mówią bardzo często te karty o takiej uzdrawiającej mocy, takiego przelewania się energii, łączenia też energii przeciwstawnych, czyli tak jak tutaj mamy powietrze i wodę, mamy wasze myśli i wasze uczucia. To jest jedno z drugim połączone, tak? I powinno być połączone, tylko czasem jak jesteśmy mocno w umyśle, tak trudno jest połączyć się z sercem wtedy, bo jesteśmy od niego jakby odcięci, tak jak tutaj macie to na tej karcie. Więc te kamienie też mówią do nas i opowiadają nam różne historie. Wystarczy tylko posłuchać, czyli wyciszyć się i w ten sposób połączyć się właśnie z ziemią, która daje nam dużo siły i mocy. Życzę wam tego z całego serca i życzę wam także bardzo dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia sukcesu. Wszystkiego najlepszego.